Siemaneczko ludziska, jak widzicie jestem dość ostro wyubierany. Ale to tylko i wyłącznie z powodu takiego, że w tym okresie najlepiej nie chorować. Lepiej się dobrze ubrać, nie chorować, bo jest przerąbane. Nie uciekajcie! Zostańcie! No dobra. Na ostatnim odcineczku prawie, że na tym samym etapie my skończyli. Tutaj jest drobna modyfikacja, wydek został wywalony. Mocowania, tutaj te boczne. Tutaj dwa miałem takie mocowania. Tu jest takie załatwiłem, ale niestety to mocowanie nie pasuje. Jest to mocowanie pod hamulec, bo myślałem już od razu robić hamulec na tył. Znowu tarczowy, hydrauliczny. Ale nie pasuje mi za dużo przerabiania. Na razie sobie to odpuszczę. Tu jest to oryginalne mocowanie. O wiele lżejsze i cieńsze. To jest najgorsze. I jest tutaj pęknięcie. Niestety. Będzie trzeba to ponaprawiać wszystko. Ale znalazłem, wygrzebałem tutaj trzecie mocowanie. Bardzo podobne do tego pierwszego. Tego. Lecz uchwyt na tylny amortyzator jest taki, jak mi potrzeba. Więc to dospawamy do tego i w teorii będzie hamulec na tylne koło bez zbytnio przerabiania. Taki mam plan. Mam nadzieję, że bardzo dobry plan. O, idzie. Idzie. Nie nagrywaj, nie? Na razie nie, no nie. Będziemy nagrywać za chwilę. No i dobra, to na razie tyle. Siemanko, jesteśmy już na polu. Pewnie głos rozpoznaliście, kogo to był. Ale no niestety nie udało się nic z nim nagrać, jak na razie. Ja będzie dużo łapeczek pod filmem, komentarzy a propos Pitbike Ridera. No to coś się razem ewentualnie nagra. Wyprowadziłem sprzęta na pole, do garażu. Co mogę więcej powiedzieć? Poskładałem go, zrobiłem parę modyfikacji. Nie nagrywałem z nich ze względu takiego, że to wpadałem na chwileczkę, cykfuk, coś tam spawnęłem, coś tam szlifnęłem, skrobnęłem i już leciałem do innej roboty. I było robione to do skoku, dlatego tak długo to trwało, prawie cały tydzień, a prawie nic nie zrobiłem. Ale przynajmniej go poskładałem, będziecie widzieć mniej więcej, jak to wygląda. I wygląda to tak. Nie jestem w pełni zadowolony z tego. Mianowicie ze względu takiego, iż pewnie teraz widzicie na tym filmiku. Tył jest troszeczkę, no silnik jest dłuższy, szerszy. No do tego skutera tak średnio pasuje, tak wam powiem. Nie wygląda to tak, jakbym chciał. Czyli po prostu tylne koło, jak w oryginale, tylne koło nie jest na równo z tyłem. Odejście jest 15 cm 20. No za około 15 cm wychodzi za tył ramy. No, do przodu o tyle nie dam rady przesunąć, bo zaraz by się pisali pewnie, że dałbym radę. Musiałem tutaj tak samo troszeczkę odsunąć ten silnik na tej łapie, żeby miał silnik ruch, jak chodzi zawieszenie. Tutaj będę musiał dorobić drugą część obudowy, bo nie mam. Jak widzicie tutaj, jak to jest zrobione, spawany jest taki winkielek. Ten amortyzator jest praktycznie tak, jak oryginalnie jest przewidziane. Prawie, że jak oryginalnie. Bo tu macie oryginalne szerokość. To jest minimalnie, dosłownie o powiedzmy 2 mm do koła przesunięte, ale taka różnica to nie różnica. A z drugiej strony śmiejcie się albo się nie śmiejcie. Co pan MRF wymyślił? Uwaga, uwaga. Coś takiego. Ola Boga. Też spawanie moje też nie jest tu za rewelacyjne. Tylko i wyłącznie dlatego, bo nie chciałem za bardzo grzać tutaj tego amortyzatora. Nie chciałem za bardzo podgrzewać, wtapiać się tam ostro, nie? Dlatego grzałem tu bardziej dół, no i spłynęło mi czasami. Ale to ma nie wyglądać, to ma działać. Lecz według mnie, dzięki temu, że są dwa amortyzatory, nie powinno to w niczym przeszkadzać, nie powinno kosić tutaj, nie wyłamać tego uchwytu. Bo jak naciskałem, to nie przeciąga, nie wygina gdzieś tutaj na boki. Jest jeszcze ok. A akurat właśnie o połowę tego dziadostwa
O połowę tego łapy właśnie jest przestawiony uchwyt, nie? Ten. A dlaczego? No, bo tutaj się właśnie rozpoławia i w inny sposób się rozpoławia przekładnie niż w 50. Ten dekiel schodzi na zewnątrz. A ta część to zostaje z karterem. A w 50 jest na odwrót. Ta część zostaje z karterem, a tą część się rozpoławia. I dlatego jest uchwyt w innym miejscu, ten. Jest przy części od karteru. Wygląda to w taki sposób. Z pawami się nie sugerujcie, bo nie są ładne. Bo zrobiłem sobie troszeczkę tutaj za duże dziurki, nie ściąłem dobry kąt i musiałem to pozalepiać jakoś. Może się to się przeszlifuje i nie będzie tego znać później. Ale na pewno nie puści. To możecie, macie moją gwarancję, że to na pewno tutaj nie szczeli. Jest dobrze odpawane, ale brzydko. O, tak można to powiedzieć. No i zrobiłem coś takiego, jak tu widzicie. Rurkę wypuściłem trochę dalej, żeby mi się tu bak zmieścił, bo jest naprawdę na styk, a zarazem, żeby amortyzatory były na odpowiedniej wysokości. Jest tutaj to wcięte w rurkę, w tą, i obspawane od góry, od dołu, z przodu i z tyłu, więc na pewno ten element by utrzymał, kurde, tą rureczkę już, żeby się ona nie przekręcała, nie? Ale dla pewności jeszcze tutaj podparłem, może z tej strony będzie lepiej widać, podparłem tutaj jeszcze dodatkowo takim spornikiem na środku, żeby czasem tutaj się coś nie wyłamało. Hamulec na tylne koło, o dziwo, wszystko pasuje. Linka jest góro puszczona, nie powinno tu nigdzie zawadzić. Jest elegancko. Jedyny problem jest taki, że nie wejdzie mi tu oryginalny gazik ten podciśnieniowy, bo załatwiłem sobie go, myślałem, że dzisiaj już będzie pierwsza jazda testowa, ale niestety gaźnik podciśnieniowy mi tu nie pasuje. Jest za duży. Po prostu jest ogromniasty i nie mieści mi się między tym mocowaniem a króćcem. Niestety. Będę musiał wsadzić jakiś zwykły gaźnik, a znowu przy Molkcie 26 jest problem taki, że no niestety, ale braciak mi zarąbał iglicę. Nie mam iglicy w tamtym gaźniku, no i jest problem. Bo sama na pewno nie wyleciała, tak wam powiem. No. Ktoś mi zarąbał iglicę i nie mam iglicy w tamtym gaźniku, a też nie mam skąd wziąć takiej iglicy. Akurat do takiej wielkości, jak to ma być i wszystko. No, no i niestety... Przez to nie ma dzisiaj pierwszego odpalenia jazdy testowej. Jest tu też jeszcze przerabiania troszeczkę z elektryką, żeby kostki pasowały. Ale to nie jest żaden problem. Rozrusznik, żeby zrobić, to też nie jest problem. No największym problemem to będzie teraz zamocować jakiś gaźnik tutaj do tego, linkę przerobić. To, żeby to jeździło. Mam nadzieję, że to w ogóle odpoli. Możecie pisać i obstawiać, czy to w ogóle zapali, bo sam nawet nie wiem, czy to zapali. Tam jeszcze tulejkę muszę dotoczyć, kurde, pod kopka, bo brakuje, albo sobie załatwię taką, o takich wymiarach. Czy się podoba, czy się nie podoba, możecie pisać w komentarzu. No według mnie troszeczkę ten silnik za bardzo jest odjechany do tyłu, tak trochę nie pasuje do tego skutera krótkiego, bo jest rozstaw osi strasznie duży. I z tego powodu tylko jestem zły. Jakby to było trochę bliżej, to było... Byłbym naprawdę zadowolony, ale no niestety się tak nie da zrobić. Nie można mieć wszystkiego, niestety. Niestety wszystkiego mieć nie można. Ale dla pocieszenia zaprezentuję wam innego sprzęta, którego ostatnio przywiozłem. Przywiozłem sobie coś takiego. Znowu ze złomu. Kolejny sprzęt, Romet Ogar 900. Nie wiem, czy to będzie palić, czy nie będzie palić. Sam nawet nie jestem w stanie powiedzieć, bo tak szczerze wam powiem, czy to jest palące, jeżdżące. Zaraz się przekonamy. Spróbuję to w ogóle, czy odpali, ale znając życie, to ja tu chyba jeszcze nie trafiłem na sprzęta, który by nie chodził. Ten jest w ogóle wiele w lepszym stanie niż ten Barton, co kiedyś brałem. Też załatwiłem sobie, stoi tutaj ten Barton, stoi i kisi się, ale też palący, jeżdżący. To jest praktycznie jeden pieron, tak wam szczerze powiem. Czy Barton, czy to, strasznie, strasznie są podobne, tak wam powiem.
No. To też 50, 4 chyba biegi. Tylko to mam nadzieję, że jest normalna skrzynia, bo w Bartonie to jest skrzynia zapętlona. Nie ma w ogóle ogranicznika, że jak bijecie czwórkę, no to potem można sobie wbić od razu jedynkę. To jest tak, że podobno jest oryginalnie w tym silniku, tak? Jak patrzyłem na internecie, bo dojeżdżacie do krzyżówki, nie trzeba zbijać biegami na sam dół, tylko wbijacie jeden w górę i już macie jedynkę, nie? I szybko można ruszać. Dobra, to będzie chwila przerwy. Sprawdzę tu płyn, czy jest olej jakiś, czy jest wszystko i próbujemy to odpalać.